Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom czwarty. Czyta. Michał Kurka. 22 września. Formacja w całym zakonie. Lekcjo. Przy goleniu święty Franciszek często mawiał do golarza: Bacz, żebyś mi nie robił wielkiej tonsury, bo chcę, żeby i prości bracia mieli na mojej głowie swój udział. Wreszcie chciał, żeby zakon był wspólny, nie tylko dla bogatych i uczonych ale także dla biednych i nieuczonych mówił u Boga nie ma względu na osoby a Duch Święty jako generalny minister zakonu tak samo wstępuje na biedaka i prostaczka te właśnie słowa chciał zamieścić w regule ale przeszkodziła temu dokonana jej bullacja tomasz szczelano życiorys II świętego franciszka Meditacjo Nasz zakon jest wielką rodziną, która jest obecna na wszystkich kontynentach i niemal we wszystkich krajach. Dlatego gdy mówimy o formacji w jej różnych wymiarach, nie możemy pominąć także tego uniwersalnego. Pierwszym ponad wymiarem formacji jest działalność konferencji prowincjałów. Wiemy, że nasz zakon dla celów organizacyjnych jest podzielony na konferencje, które składają się z prowincji położonych na tym samym obszarze geograficznym. W każdej konferencji jest sekretariat do spraw formacji, którego zadaniem jest animacja sektoru formacyjnego na szczeblu międzyprowincjalnym. To właśnie ten sekretariat dostarcza nam między innymi dokumenty i materiały tak potrzebne we właściwej formacji. Młodsze pokolenia naszej prowincji już od lat uczestniczą we wspólnej międzyprowincjalnej probacji przed ślubami uroczystymi. Ta probacja jest doskonałym narzędziem do tego, aby się wzajemnie poznać i przełamywać bariery prowincjalizmu. Inną stałą już inicjatywą animowaną przez ten sekretariat są rekolekcje dla formatorów i gwardianów z prowincji stanowiących konferencje. Jednak tym, co najbardziej przekracza ramy pojedynczej prowincji w dziedzinie formacji, jest posługa ministra generalnego. Generał zakonu jest pierwszym odpowiedzialnym za formację i jako taki ma animować i pobudzać wszystkich odpowiedzialnych za formację oraz czuwać, aby były realizowane przewidziane programy. Jak wiemy, każda prowincja musi opracować swoje zasady formacji, które są później zatwierdzane przez ministra generalnego. Dzięki temu generał Zakonu ma bezpośredni wgląd w to, jak każda z prowincji przeprowadza u siebie cały cykl formacji początkowej i ciągłej. Szczególnym narzędziem w posłudze formacyjnej ministra generalnego względem Zakonu są jego wizyty braterskie. Te wizyty mają swoje źródło w przykładzie św. Franciszka, który odwiedzał braci, aby poznać warunki ich życia i posługi. Te odwiedziny zawsze służyły temu, by umocnić braci w ich powołaniu. Dziś odnowione konstytucje generalne wprost nakazują generałowi odwiedzanie braci, czyniąc z tego już nie nadzwyczajny środek formacji, ale zwyczajny. Z pewnością każdy z nas ma w pamięci wizyty generałów w naszej prowincji. Za każdym razem takie wizyty wnosiły w naszą wspólnotę prowincjalną nowego ducha, umacniały nas i otwierały nam nowe horyzonty. Szczególną rolę w dziedzinie formacji ma także do spełnienia każdorazowo wizytator generalny. Ponieważ nasz zakon jest zbyt duży, generał nie może wizytować wszystkich prowincji osobiście, dlatego deleguje tę posługę właśnie wizytatorowi. To on w imieniu generała bardzo szczegółowo zapoznaje się z tym, jak w prowincji są realizowane programy formacyjne. Dzięki temu, że wizytator rozmawia osobiście z każdym bratem, może bardzo realistycznie ocenić, jaki jest stan formacji w prowincji. Jego zadaniem jest także zdanie relacji generałowi, aby tenże mógł później powziąć odpowiednie decyzje. Jeśli zapoznamy się z ostatnimi dekretami powizytacyjnymi w naszej prowincji, to zauważymy, że każdy z nich dotykał problemu formacji. Innym wymiarem formacji na poziomie generalnym są nasze ośrodki akademickie, które są otwarte przede wszystkim na naszych braci. Takim centralnym ośrodkiem jest Uniwersytet Antonianum w Rzymie. Ten ośrodek naukowy i kolegium powstało na przełomie XIX i XX wieku jako inicjatywa, która miała naszym braciom zapewnić możliwość odbywania studiów akademickich i zdobywania stopni naukowych. Dzięki niemu całe pokolenia braci mogły otrzymywać gruntowne wykształcenie, a także świadczyć o uniwersalności zakonu. Oracjo, Duchu Święty, prosimy Cię o wylanie Twoich darów na ministra generalnego. Niech jego posługa względem całego zakonu, a zwłaszcza w dziedzinie formacji, przyniesie jak najobfitsze owoce.